z powodu wprowadzonych w całym kraju obostrzeń sanitarnych. Miejska Biblioteka Publiczna odwołała czytelnicze spotkanie z Jarosławem Mykowskim, ale nic straconego dla wszystkich zainteresowanych pomorskimi smakami. Wydarzenie zostało przeniesione do internetu. Wszystkie osoby zainteresowane w imieniu MBP zapraszamy na spotkanie online w sobotę, 17 października o godzinie 20. Miała odbywać się promocja w formie tradycyjnej, jednakże sytuacja związana z pandemią spowodowała, że odbędzie się ona wirtualnie. Dzisiaj spotykamy się, aby promować książkę Smaki Pomorza. I tutaj, jak autor zaznaczył w książce, jak napisał we wstępie, pokazuje ta książka, że pomorska i polska kultura także rodzi arcydzieła na talerzu. To nie tylko mazurki Chopina i konie w galopie mistrza Kossaka mówią o kodzie kulturowym, w którym dorastaliśmy, a smaki i upodobania także składają się na cechy narodów. Prezentując książkę Smaki Pomorza, w której pomysłodawcą i wykonawcą jest redaktor, wydawca znany na Pomorzu, nie tylko w Tczewie, Jarosław Mykowski, chciałem zacząć od tego, że kuchnia to jest niezwykle poważna sprawa. Kiedy spotykamy się z innymi osobami reprezentującymi inne kultury, to cztery rzeczy właściwie rzucają nam się przede wszystkim w oczy, czy cztery rzeczy doświadczamy. Po pierwsze, język. Mówią do nas inaczej. Po drugie, często jest to inny ubiór, czy w ogóle wizerunek, wygląd zewnętrzny, czasami jest to rasa. Po trzecie, jest to religia, czyli to, jak się modlą, do kogo się modlą. I po czwarte, co jedzą? To jest spotkanie. Tam są zdjęcia konkretnych ludzi i ich opowieści o tym, co robią, co przygotowują, dlaczego, na czym polega specyfika. Nie jest to więc tradycyjna książka kucharska, choć też jest książką kucharską. Jest ona książką o kulturze jedzenia, jest ona książką o kulturze Pomorza, jest ona książką o zmianach kulturowych, o ludziach dawnych i współczesnych. Powstawała ta książka i długo, i krótko. No, ja dzieciństwo spędziłem w takim głębokim Kociewiu pod Pelplinem, takie dychty, rychty Kociewie, jakby się powiedziało, we wsi Kulice. I nasiąknąłem kulturą tych ludzi, mową, śpiewnością mowy, potrawami i tym, co babcia serwowała. I dopiero po XX latach zacząłem sobie przypominać te smaki. Często zdarzało mi się, że ludzie spoza Pomorza, a nawet z Pomorza, Pomorze traktowali jako jeden region, jako Kaszuby. Kaszuby, tylko Kaszuby. Co nie jest prawdą. Przecież Pomorze to jest i po Wiśle, które właściwie nazwa powstała bardzo późno, ale Kociewie i inne jeszcze, Żuławy, które dobijają się własnej tożsamości.